Urząd Gminy w Ełku, a także mieszkanie wójta Antoniego Polkowskiego przeszukują agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Informacje takie podała Polska Agencja Prasowa. W sumie według PAP-u CBA przeszukuje 11 miejsc w Ełku i Olsztynie. Czego dotyczą przeszukania w Ełku? Mogę jedynie potwierdzić, że od rana prowadzimy czynności związane z podejrzeniem, że mogło dochodzić do nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji gospodarczych przez Urząd Gminy w Ełku. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, powiedział rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Dzisiaj od rana agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ramach prowadzonych czynności procesowych przeprowadzają 11 przeszukań, m.in. w prywatnych mieszkaniach, urzędach i firmach w Ełku i Olsztynie. Ma to związek z podejrzeniami, że mogło dochodzić do nieprawidłowości przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w Urzędzie Gminy w Ełku. Śledztwo prowadzone jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Tymczasem wójt gminy Ełk nie kryje zaskoczenia w związku z doniesieniami mediów. Agentów CBA w moim mieszkaniu nie było, mówi. Prowadzone są jedynie rutynowe działania w urzędzie gminy. Dotyczą one sprawdzenia dokumentacji na zakup nieruchomości przy ulicy Kościuszki. Jestem pewien, że żadnych nieprawidłowości nie było, mówi wójt Polkowski. Urzędnicy przyszli do gminy około 7:30 dzisiaj, a przedmiotem kontroli jest zakup nieruchomości na siedzibę gminy przy ulicy Kościuszki. Przygotowujemy wszystkie dokumenty związane z zakupem nieruchomości. Są jakieś procedury, ktoś tam zlecił, ktoś napisał i muszą sprawdzić pewne rzeczy, które zostały komuś tam zgłoszone być może. Budynek został zakupiony zgodnie z wyceną dokonaną przez biegłego, rzeczoznawcą i ta wartość, która została szacowana, została zapłacona dla właściciela. Śpię spokojnie.